Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Dzisiaj pokażę Wam zakup z Lidla. Trochę tego będzie, ale nie kupiłam tego podczas jednych zakupów, tylko po prostu na przestrzeni gdzieś tam powiedzmy miesiąca. I w tym filmie pokażę Wam zakupy z tymi pomarańczowymi naklejkami, które upoważniają nas do zakupu danego produktu obniżonego o minus 50% i zarówno będą to rzeczy do domu, będzie trochę kosmetyków, ale będzie też spożywka, którą pokażę Wam na samym końcu i powiem Wam również z mojego oczywiście punktu widzenia, kiedy najlepiej szukać tych rzeczy i jak szukać. Ja nie ukrywam, że kupuję rzeczy z tego typu naklejkami, absolutnie się tego nie wstydzę. Druga sprawa, sytuacja w kraju gospodarczo-finansowa zakrawa o jakieś kuriozum, więc ja nie będę ukrywać, że zawsze staram się wyszukiwać różnego rodzaju promocje, obniżki cen, nawet jeśli mają krótszą datę ważności, jak to jest w przypadku żywności. Natomiast to, co też zauważyłam, że o ile kiedyś robiąc zakupy zajmowało mi to zdecydowanie mniej czasu niż teraz, bo teraz właśnie wyszukuję odpowiednich ofert i staram się po prostu nie przepłacać. A kupując te rzeczy, sami za chwilę zobaczycie, że udało mi się kupić naprawdę mnóstwo fantastycznych perełek za małe kwoty. Także zacznę od pokazania Wam największych rzeczy, a są to poduszki. Poduszki w rozmiarze 40×40. Kupiłam je dla moich rodziców. Oczywiście są to klasyczne jaśki. Mamy tutaj kwotę 12,99 i zostały one przecenione na 6,49. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że w podobnej cenie takie jaśki można kupić, ale ja po prostu znalazłam je w Lidlu i wtedy je też wzięłam. Wzięłam również klamry do obrusu, które są z nierdzewnej stali szlachetnej, wysokiej jakości, a że akurat czegoś takiego szukaliśmy do stołu tutaj właśnie u nas na taras. 14,99 na 7,49, więc oczywiście nie wyobrażałam sobie, żeby ich nie kupić, one są z takim motywem słoneczka, także super cena za 7,50 bez grosza mam takie klamry na stół. Natomiast to, z czego bardzo ucieszyłam się, to są karteczki. Karteczki, których my mnóstwo używamy w barze, oczywiście do zamówień, ale i nie tylko. I tutaj karteczki, których jest 950 sztuk w 9 różnych wielkościach. Kosztowały wcześniej 5 zł, a oczywiście bez grosza, a zapłaciłam za nie 2,49. Domyślam się, że one mogły być ciut droższe, bo one ogólnie są ciut droższe i tak samo jest w przypadku tych, których mamy tutaj sporo, nie wiem szczerze mówiąc, bo nie widzę. Natomiast kosztowały 3,99, a zostały przecenione na złoty 99, więc naprawdę jest to super okazja. Wzięłam również zestaw misek z pokrywkami, kwota 19,99 zł była pierwsza, ja kupiłam je za 9,99 w różnych rozmiarach miseczki z pokrywkami. I teraz pokażę Wam trochę rzeczy do domu. Mam tutaj m.in. płyn do szyb i luster marka Sidolux, edycja limitowana, 97% składników pochodzenia naturalnego, 4,39 na 2,19 cały płyn. Tak. Kupiłam również takie krążki do toalety, nigdy ich nie miałam, marka DAC i kosztowały 7,12 i były przecenione na 3,56, także bardzo, bardzo fajna cena. Następnie kupiłam również tabletki do zmywarki. Akurat zaczęły mi się kończyć te, które miałam, a że normalnie kupuję te Somat albo ten Finish, one są dosyć drogie. Te kosztowały wcześniej 17 zł, zostały przecenione na 8,49 i z tego, co tutaj jest napisane, mamy 60 kapsułek. Ja już je przetestowałam i muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczona, bo naprawdę wszystko fantastycznie się domyło w zmywarce. Ale w ogóle też słyszałam mnóstwo pozytywnych opinii na temat tych kapsułek, więc dajcie mi znać, czy używacie też takich kapsułek, bo one są właśnie z tej serii W5, a ja nie ukrywam, że tą serię W5 bardzo lubię z Lidla. No i myślę sobie, że teraz powoli zacznę przechodzić do kosmetyków, ale tak delikatnie zacznę od ręczników, dwóch ręczników w rozmiarze 30×50 w takim, powiedziałabym, beżowo-morelowym kolorze, które wcześniej kosztowały 12,98, a ja
zapłaciłam za nie 6,49, także spoko, uwielbiam ręczniki i mogłabym je za każdym razem kupować. Natomiast tak jeszcze na chwilę zatrzymując się przy tych rzeczach, które chciałabym Wam pokazać, zapewne pamiętacie, że ja jakiś czas temu kupiłam taką paletę z Yoko na takiej przecenie i ona kosztowała 21,99, ja za nią zapłaciłam 10,99, ona w tym momencie jest jedną z moich ukochanych, szczególnie jeśli chodzi o bronzer, który jest matowy, idealny, już delikatnie widać dęko, tu jest taki róż z rozświetlaczem i róż taki, powiedziałabym, matowy, fantastyczna paleta, dlatego też tym bardziej zachęcam Was do szukania takich promocji i na chwilę, zanim pokażę Wam resztę rzeczy, powiem Wam, jak ja je wyszukuję. Tak naprawdę, jeśli chodzi o rzeczy takie do domu, no to one tak naprawdę mogą pojawić się w każdym momencie, natomiast one najczęściej są wystawiane na jakichś stołach i tego trzeba szukać. Generalnie po prostu trzeba szukać rzeczy z tymi pomarańczowymi naklejkami. Natomiast ze spożywką jest już nieco inaczej. One najczęściej, te rzeczy są po prostu w tych miejscach, w których je możemy znaleźć, tylko po prostu mają tą pomarańczową naklejkę. I ze spożywką, a szczególnie z warzywami i owocami jest tak, że one są przeceniane chwilę przed zamknięciem, czyli jakby po 2 godziny, może godzinę przed zamknięciem. Szczególnie kiedy na przykład mamy sobotę, w niedzielę wiadomo sklep jest zamknięty, albo na przykład zbliża się jakiś dłuższy weekend i wiadomo, że te rzeczy później zostaną wyrzucone, bo na przykład zwiętną owoce czy warzywa, więc wtedy też warto na to zwrócić uwagę. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy inne, takie spożywcze, no to wiadomo, że trzeba wziąć pod uwagę, że tam data ważności jest nieco krótsza i to tak naprawdę od nas zależy, czy chcemy zdecydować się na zakup tego typu produktu do jedzenia. Natomiast ja absolutnie nie mam z tym żadnego problemu, szczególnie, że kupuję i zioła, i kupuję owoce, i kupuję warzywa. Czasem zdarza mi się też kupić coś do jedzenia takiego na przykład obiadowego, czy na przykład też jakąś wędlinę, ale oczywiście staram się zjadać to na bieżąco, tak żeby oczywiście znowu nie doszło do takiej sytuacji, że ja za to zapłacę, nie zjem i wyrzucę. Więc staram się kupować, o ile kupuję spożywkę z takimi naklejkami, to staram się kupować tak, żeby to zużywać też na bieżąco. No i od razu przejdę do dwóch masek w płachcie, które notabene kupiłam w normalnej, regularnej cenie, kiedy też były w sprzedaży, no i one kosztowały mnie po złoty 87, także słuchajcie, no naprawdę, no maski za złoty 87 nigdzie się tak nie kupi. Kupiłam również płyn micelarny Sien 3 w 1 do twarzy, oczu i ust, to jest taki, który ma usuwać makijaż, oczyszczać i odświeżać. Mamy tutaj kwotę 6,99, a ja kupiłam ten płyn za 3,49. Ma uszkodzoną tutaj nakrętkę na górze, natomiast ja po prostu sobie ten płyn przeleję i mamy 400 ml, więc mam nadzieję, że się on u mnie sprawdzi. Wzięłam również balsam do ciała kojący, który jest marki Herba Polana, Melisa i Truskawka, 97% składników pochodzenia naturalnego, 7,49, ja za ten balsam zapłaciłam 3,74, także fantastyczna cena. Kupiłam również paletę cieni marki Rimmel z myślą o mojej Zuzi. Zadzwoniłam oczywiście do niej wcześniej i zapytałam, czy chciałaby taką paletę. Paleta jest cała, nieuszkodzona, kosztowała wcześniej 26 zł, ja ją kupiłam za 13, także fantastyczna cena. Mam tutaj również pastę do zębów Colgate Advanced White 6,19 na 3,09. Nowa pasta, tylko troszeczkę uszkodzone opakowanie, absolutnie mi to nie przeszkadza. Oraz szampon do włosów Bambino 7,99 na 3,99, 400 ml, także bardzo fajnie, że taki szampon też udało mi się znaleźć. No i pokażę Wam teraz taki zakup, który mnie spośród tych wszystkich rzeczy naprawdę niezwykle cieszy, szczególnie, że jestem ogromną fanką Aroma Home przy współpracy z Dorotą Szylongowską i mam tutaj odświeżacz do samochodu, bazylia i werbena, jest to jeden z moich ulubionych zapachów i ja normalnie te zapachy zawsze kupuję właśnie za 3,99, a tym razem udało mi się ten zapach kupić za złoty 99, więc wspaniale. No ale to nie tylko zapach do samochodu, to również świece, które w Lidlu kosztują 29,99, a mnie udało się taką świecę kupić za 14,99 i wzięłam aż 3 i mam tutaj szałwię z pietruszką, która po prostu pachnie tak cudownie. W ogóle te świece, nie wiem czy wiecie, ale mają ten taki iskrząco
kominkowy knot, który fantastycznie trzeszczy. Kolejna świeca, również 14,99 i świeże powietrze. To świeca o jednym z moich ulubionych zapachów, właśnie aroma home. I również wzięłam świecę bazylia i werbena, tak jak ten zapach do samochodu. No fantastyczny świeży zapach, naprawdę niezwykły zapach. I zobaczcie, naklejka z obniżką ceny jest również. No ale oprócz zapachu do samochodu, świec, były również moje najukochańsze patyczki zapachowe, które uwielbiam. I jak tylko zobaczyłam, że są właśnie, to pomyślałam sobie, że muszę po prostu je również kupić. I generalnie z patyczkami zapachowymi jest tak, że one nigdy nie kosztują poniżej 20 zł. I nie mówię tutaj o 19 zł, po prostu poniżej 20 zł. I tutaj te patyczki faktycznie w Lidlu zawsze kosztowały 24,99. A ja kupiłam je za 12,49 i wzięłam oczywiście bazylię z werbeną i wzięłam również szałwię z pietruszką, która jest również fantastyczna. O, tu jest naklejka. Także kochani, z zakupów niespożywczych, które chciałam Wam pokazać, to by było wszystko. Teraz zapraszam Was do kuchni, gdzie pokażę Wam właśnie tak zwaną spożywkę. Z rzeczy spożywczych mam tutaj na przykład dwie butelki octu balsamicznego. Ten jest w sprayu, ten z Camisa i tutaj mamy kwotę 7,99 przecenione na 3,99, 5,62 na 2,81, także dwa octy balsamiczne, których jak możecie zobaczyć, data ważności jest bardzo długa. Następnie mam tutaj mieloną kolendrę, która kosztowała wcześniej 2,24, została przeceniona na złoty 12 i jej data ważności jest również bardzo długa. Kolorowe spaghetti 4,39, zostało przecenione na 2,19 i data ważności jest też jak najbardziej ok. Kolejny makaron i cena 9,99, przeceniony na 4,99 i spójrzcie również na datę ważności. Oraz opakowanie boczniaków, mamy tutaj cenę 4,75 na 2,37. Także sami widzicie, że z tak zwanej spożywki można również kupić mnóstwo fantastycznych produktów w dużo niższych cenach z wciąż świeżą datą ważności. Kochani, to tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że mile spędziliście ze mną tych kilka minut. Jestem ciekawa i mam nadzieję, że napiszecie mi o tym w komentarzu, jakie są Wasze lifehacki, jeśli chodzi o zakupy i czy kupujecie również, tak jak ja, produkty na przykład w Lidlu z taką pomarańczową naklejką, czy na przykład wiem, że w Netto są żółte naklejki. No jestem również bardzo ciekawa, jak to jest u Was z zakupami, czy planujecie, czy zwracacie teraz uwagę bardziej na ceny, które niestety rosną w oczach. Czekam na wszystkie Wasze komentarze. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i o kciuku do góry, jeśli dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Serdecznie dziękuję za te kilka minut, które ze mną dzisiaj spędziliście. Oczywiście zapraszam Was do mojego kolejnego filmiku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, pa!